Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Ostatnio słyszałem bardzo dużo pozytywnych opinii na temat soli kłodawskiej albo soli himalajskiej. Ta himalajska i kłodawska jest taka ładna. Himalajska nawet taka różowa ładnie się zbryla, czyli na pewno nie dodaj tam szkodliwego rzekomo antyzbrylacz. A na jednej ze stron internetowych znalazłem taką informację, że zawiera aż 84 różne pierwiastki dla zdrowia. Pozwólcie, że Wam je wymienię, dlatego że trudno by mi było je spamiętać. Oczywiście tutaj nie są wszystkie wymienione, ale te najważniejsze, najlepsze dla zdrowia. Są to aktyn, aluminium, arsen, astat, bar, bizmut, brom, cer, ces, chlorek, chrom, cyna, cynk, cyrkon, dyspros, erb, fluor, frans, szkoda, że nie trans, gadolin, gal, german, hafne. Nie wiedziałem nawet, że takie istnieją. Holm, int irit iterp, itriot kadm kobalt, krzem lutet, mangan Miedź. Jedziemy dalej. Molibden Neptun, Nikiel Niob, Ołów Osm, Palelat, Rot Platyna Pluton Polon. A także Praze odym, rad Rener tęć, Rubit, Ruten, Samar, Selen, siarkę Skant, sód Srebro, Stront, Tal, Tantal, Cellur, Terp Tlen, Tul Tytan, Uran, Wanat, wapno Wolfram. Złoto, antymon, azot, beryl, bor, europ, fosfor, lantan. Lit, magnez, protaktyn, tor, węgiel, wodór i żelazo. Bardzo cieszę się, że sól himalajska zawiera między innymi tlen, który dla zdrowia jest konieczny. Nie wiem, czy spożywanie takiej soli himalajskiej miałoby zatem nas dotlenić. Cieszę się, że zawiera wapno, którego używa się m.in. na polu. Jest to wodorotlenek wapnia, tak? Wapno palone, wapno gaszone. Na pewno o tym uczyliście się na chemii, ale nie radziłbym tego brać do ust. Oczywiście tutaj pomylono wapno z wapniem. Natomiast cieszę się też, że sól himalajska zawiera takie cenne mikro i makroelementy jak rtęć, jak polon, jak rad jak na przykład jeszcze pluton, tak i ołów. No więc, no i jeszcze żeby było fajniej, no to arsen. Czyli jak widzicie, w tej soli himalajskiej jest samo zdrowie. Możecie wpisać sobie w internecie hasło Sól Himalajska 84 pierwiastki i na pewno wyskoczą Wam ciekawe informacje, które tutaj podałem. Zastanawiam się, czy ktoś, kto to pisał, w ogóle zastanawiał się nad tym, co pisze żeby do tych wartościowych pierwiastków zaliczyć na przykład polon, czy chociażby rad, albo na przykład pluton, tak? No i arsen i ołów. No i rtęć przy okazji i aluminium. To pokazuje, żeby nie brać wszystkiego tak bezkrytycznie. Bo przeciętny Kowalski, jeżeli przeczyta, że sól zawiera 84 pierwiastki, no to pomyśli sobie, że jest to świetny suplement, którym uzupełni Zapotrzebowanie na różne składniki mineralne, tak makro i mikroelementy. Jak widzicie, nie do końca. Natomiast trzeba sobie zadać pytanie, czy w soli himalajskiej mogą występować te wszystkie pierwiastki. Odpowiedź brzmi pozytywnie: tak mogą. Tylko w niektóre w ilościach wręcz śladowych. W częściach na milion, w częściach na miliard. Tak. Parts per billion, jakby kto wolał. I oczywiście one nie będą miały żadnego wpływu na nasze zdrowie, jeżeli chodzi na przykład o arsen, jeżeli chodzi o aluminium, czy na przykład o te pierwiastki promieniotwórcze. Natomiast, jeżeli są to pierwiastki również, które działają korzystnie na zdrowie, to trzeba tutaj zwrócić uwagę na to, że również w takiej małej ilości nie będą tego korzystnego efektu wywierać, bo jest to dużo, dużo niżej niż w zalecanej dziennej porcji do spożycia, którą moglibyśmy dostarczać, no używając w racjonalnych ilościach soli. Nie tylko soli himalajskiej, ale w ogóle soli. Tak więc jedyne dwa pierwiastki, które tutaj mają znaczenie i występują w soli, czy to będzie zwykła sól kuchenna, sól ważona czy himalajska, to jest sód i chlorek, tak? I one faktycznie są tam w dużej ilości. Natomiast wiemy, że sód powinien być w diecie ograniczany. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że występuje praktycznie wszędzie. Występuje w wędlinach, czyli występuje w mięsie, występuje w chlebie, występuje w maśle, występuje także również w serach. Sód jest wszędobylski. Więc mamy problem nie z niedoborem sodu, ale z jego nadmiarem. Dzienne spożycie sodu nie powinno być większe niż 2 gramy, tak? czyli w przeliczeniu na chlorek sodu jest to 5 gramów płaska łyżeczka do herbaty. Natomiast ten sód i chlorek, tak, czyli, czyli jony, czy kation sodowy, janion chlorkowy, zawierają wszystkie rodzaje soli. Bez względu na to, czy będzie to sól himalajska, czy będzie to na przykład sól kłodawska. I to są. 98, 99 czy może więcej procent wszystkich składników soli to jest właśnie kation sodowy i anion chlorkowy. I tak jak wspomniałem, pozostała zawartość składników mineralnych nie ma dla nas istotnego znaczenia. Natomiast istotne znaczenie może mieć zawartość jodu, w tej wydawałoby się najgorszej, najzwyklejszej soli czyli tej soli ważonej, soli kuchennej, dlatego że jod jest tam sztucznie dodawany, tak? W postaci jodku potasu, czy w postaci na przykład jodanu 5 potasu. I wtedy w ilości 30 bądź 39 mg na kilogram soli zawartość takiego jodu będzie miała istotne kliniczne znaczenie, tak? Była kiedyś taka profilaktyka żeby wyeliminować problem wola w Polsce i wówczas zaczęto jodować sól, dlatego że sól jest używana powszechnie. Dodatek jodu w postaci jodku potasu i jodanu 5 potasu w dużym stopniu pozwolił na wyeliminowanie tego problemu. I płaska łyżeczka do herbaty, takiej soli jodowanej, dostarcza około 77% referencyjnej dziennej dawki spożycia. Natomiast jeśli chodzi o sól himalajską, która nie jest jodowana, to tej soli tam jest dużo mniej. Pozwólcie sobie, że zobaczę na swoją ściągę. To jest około, moi drodzy, 5%. Czyli pod względem zawartości jodu, sól himalajska wypada dużo, dużo gorzej. Natomiast wiele osób podnieca się tą różową barwą, tej soli himalajskiej, bo ona faktycznie jest ładna to ta barwa jest spowodowana obecnością w niej tlenku żelaza 3 f 2 o 3 On nadaje właśnie jej takie różowe czy czerwonawe zabarwienie w zależności od stężenia. Musicie jednak wiedzieć, że tego żelaza jest tam stosunkowo niewiele. Spożycie takiej łyżeczki do herbaty soli himalajskiej dostarcza nam około 1 zaraz sobie zwrócę, spojrzę do ściągi, 1,39% referencyjnej dawki spożycia żelaza. Tak? Czyli nieco więcej niż 1%, a więc bardzo mało. Ale zwrócić uwagę jeszcze należy na konkretną, kolejną sprawę. Mianowicie, że to żelazo w soli himalajskiej występuje na plus trzecim stopniu utlenienia. W związku z tym, jest to żelazo słabo przyswajalne, bo na pewno wiecie z lekcji biologii, że w, no, w żołądku pod wpływem kwasu solnego, kwas solny jest takim czynnikiem ułatwiającym redukcję, dochodzi do redukcji. Później, również w początkowych odcinkach jelita cienkiego, czyli w dwunastnicy, dochodzi do redukcji żelaza z plus trzeciego na plus drugi stopień utlenienia. I w takiej formie to żelazo może się wchłonąć poprzez swój transporter, na przykład DMT2. Czyli to żelazo, nie dość, że jest go bardzo mało, tak naprawdę, w tej spożywanej ilości soli himalajskiej, to jeszcze jest to żelazo trudno przyswajalne. Tak samo sól himalajska czy kłodawska nie będzie istotnym źródłem innych minerałów, innych oprócz żelaza, i jodu. Tak jak powiedziałem, będzie to przede wszystkim sód, czy kation sodowy i anion chlorkowy, które faktycznie z taką solą mogą być dostarczane, jednak bardzo rzadko występują niedobory, no chyba że ktoś faktycznie jest ciężko odwodniony i cierpi na biegunki. Ale mamy problem właśnie z nadmierną podażą sodu, który to sód u osób sodowrażliwych może powodować nadciśnienie tętnicze krwi, a później uszkodzenie śródbłąka, naczyń, rozwój miażdżycy, zawału, udaru itd. Czyli moi drodzy, podsumowując ten film, jeśli będziemy spożywać duże ilości. Soli himalajskiej czy kłodawskiej, to jest większe prawdopodobieństwo, że ujawni się niekorzystne działanie sodu, niż to, że odniesiemy jakąkolwiek korzyść z zawartości tam innych składników mineralnych występujących w tejże soli w śladowych ilościach. Zatem sól, spożycie soli powinno być ograniczane, bez względu na to, czy mamy do czynienia z solą himalajską, kłodawską, czy taką zwykłą solą kuchenną najprostszą z supermarketu. Moi drodzy, jak widzicie, musicie czasami dokładnie przeanalizować temat, żeby coś dobrze zrozumieć. Tak? Ja pamiętam kiedyś taką sytuację, gdy jechałem w autobusie. To dziecko się zapytało mamy: "Mamo, kto to jest? Co to jest członek?" No to ta kobieta się tak trochę zmieszała. I, I powiedziała tak temu dziecku. <laughs> Widzisz. Członek to jest taki męski, brzydki, gruby narząd kopulacyjny. Albo mówiąc inaczej, no jest to taki pisior doszczania. No, a czemu pytasz, kochanie? No nic mam, bo wiesz, babcia powiedziała, że jestem członkiem rodziny. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.